A właśnie, chcę wam coś powiedzieć. O, tu goryleta rozpuściła się. Ale to można. O, a to są pomidory słodkie. A tu jest po prostu... Reklamy zrobimy. O. Z Biedronki. Przyniosłem chłopakom do degustacji. No dziękuję. Będzie testować. Mówią, że fajny smak słodki. Zaraz zobaczymy. Cholera jasna. O. Położę kamerę. O. Teraz będzie taki test. Będziemy testować. Ja będę testował, czy to się ogólnie nadaje do jedzenia. O, z tym razem. Tak bierzesz, cholera jasna. Do tego bułeczkę. Bułeczkę. Bardzo dobre. Kon. Bo tutaj gryta trochę parę kropli octu, a pomidor jest ogólnie słodki. To mieszanka, tak samo jak ja robię bigos z mandarynkami, banan jest i rodzynki do tego. To po prostu jest cudowne. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Kto będzie chciał w jakiś sposób wypróbować te danie ogółem, co teraz ja pokazałem widzom, to proszę po prostu przetestować i wypowiedzieć się na ten temat. Pozdrawiamy widzów przy okazji. Właśnie. Ja w gościach jestem. To pozdrawiam widzów Wojtka. To długi film nie będzie. To dawaj. Taka szybka... Pomidorki chcesz, Krzysztof? A ja dawaj mi jednego. Zaraz, moment. O. Proszę. O. Teraz ty tylko tak rozdajesz pomidory. Raz tu, raz tu. No, mam akurat pudełko, to tam. Kolacja taka. Zawsze to miłe gesty przywieźć, nie? Poczęstować. No. Bardzo dobre. To złe? Dobra. No. W tle słychać Krzysztofa Kononowicza. O właśnie. A chociaż nie krzyczy teraz na nas. No, pomidorki dobre, no uspokoiły Krzyśka. Ale to niż od... Są takie. Są też takie małe pomidorki. Nie kurze, jak ktoś jajka. Winogronka. Winogronka większa. No, winogronka? No czasem bywają, no. No i bardzo dziękuję tobie, że przywiozłeś. Mogłem pokazać, przetestować i po prostu widzowie widzą, jak jest naprawdę, a nie po prostu, że po prostu ja w jakiś sposób zarabiam na swoje życie, a ja ogółem mam pieniądze, ja na jakieś, nie wiadomo... Ile one kosztują? 10 zł chyba, 9,99. Gdzie płaciłeś? No takie, ten... Ja akurat dostałem. No? Dostałem. Darmo? No, w prezencie, że tak powiem i się boję, że... A, bo dziecko jesteś. Dziecko, tak, z okazji Dnia Dziecka. Dziękuję za prezenty, moi rodzice mi dali. Dziękuję. Dzisiaj Dzień Dziecka. No najlepsze życzenia, chłopaki, z okazji. Ja też dostałem. Nagrywałem. O, i bluzy dwie. No. Ja tak. Dwie dostałem. Krzysiek dostał bluzę. Ja też dostałem prezent właśnie tą ogółem od... A Wojtek, pokazywałeś łóżko swoje na filmie? Tak. A, dobra. Bo tamte, co było wcześniej, to poprałem. No. Na podwórku sechnie, już trochę wilgotne i po prostu to jest kordła, a było nagrywane rano i po prostu pielęgniarka jak zobaczyła, to po prostu musiała wspaniały uczynek zrobić, kupiła i przywiozła. Ja byłem, bo mieliśmy widza z Rzeszowa i po prostu on przekazał. Dla Krzyśka było pokazywane też dwie bluzy, ja dostałem dwie bluzy i po prostu
chcę to wam powiedzieć na ten temat. Mhm. Aż nie wytrzymam z przyzwyczajenia. No, sam krótki film chyba nagram o tym. No właśnie, życzę dobrego wieczoru i dobrej nocy. Cholera jasna. No i bardzo ci dziękuję za ten dar Boży.